W tym filmie chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się różnym sposobom przedstawiania danych. Mamy tutaj listę. Lista to jeden ze sposobów, w jaki możemy zapisać jakieś dane. Mamy tu listę wyników studentów z ostatniego egzaminu. Ania zdobyła 90% możliwych punktów, Wojtek 95% możliwych punktów, Kamila 100%, Ewa również 100%, i Fabian zdobył 80% możliwych punktów. Oto pierwszy sposób przedstawiania danych. Lista albo tabela. Pamiętajcie, że dane to po prostu zebrana informacja. Mogą to być liczby, tak jak tutaj. Jest to wtedy informacja ilościowa, ale może być to informacja jakościowa. Możemy na przykład zebrać dane o tym, jak bardzo każdej z tych osób podobał się ten egzamin. Mogliby wyrażać swoje zadowolenie w oparciu o trójstopniową klasyfikację: bardzo mi się podobało, trochę mi się podobało, albo. Trzecia opcja w ogóle mi się nie podobało. Albo moglibyśmy ich zadowolenie z egzaminu wyrazić w skali od 0 do 5, i to by znowu była informacja liczbowa, ale byłaby to skala liczbowa, przy pomocy której mierzylibyśmy opinię studentów na temat egzaminu. A tutaj mamy konkretne liczby, które są rzeczywistymi wynikami egzaminów, a nie opinią o egzaminie. Jak widzicie, istnieją bardzo różne rodzaje informacji, nie będziemy tutaj wszystkich ich analizować. Zastanówmy się natomiast, na jakie sposoby możemy takie dane przedstawić. To jest pierwszy sposób. Możemy takie dane przedstawić w tabeli. Powiedzmy, że pierwsza kolumna tabeli to będzie imię, druga kolumna to będzie wynik. W tym przypadku wynik egzaminu. Możemy to sobie narysować jako dwukolumnową tabelę, oddzielić poszczególne rzędy. Tabela to bardzo popularny sposób przedstawiania danych. W ten sposób na przykład zapisuje się dane w typowej bazie danych, w takich właśnie tabelach. Ale możemy dane przedstawić na inne sposoby. Możemy na przykład posłużyć się wykresem. Na przykład wykresem słupkowym. Na osi pionowej zaznaczmy wynik egzaminu, na osi poziomej będą imiona. 10% 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100% punktów. Niech ta kreska to będzie 50% i zaznaczamy wszystkie osoby po kolei. Każda z osób będzie miała swój słupek, dlatego jest to wykres słupkowy. Pierwsza Ania, jej wynik to 90. Następny jest Wojtek, wynik Wojtka to 95. Tutaj w połowie między 90 i 100. To jest słupek Wojtka. Kamila osiągnęła na egzaminie wynik 100%. To jest wynik Kamili. Ewa osiągnęła taki sam wynik jak Kamila, również 100%. I na koniec Fabian uzyskał wynik 80%. Tutaj jest 80, czyli to jest słupek Fabiana. No i mamy kolejny sposób przedstawienia naszych danych. Wykres jest formą graficzną przedstawienia danych, w tym przypadku danych liczbowych, ale zawiera w sobie Tę samą informację, co ta tabela. Możemy spojrzeć na dowolne imię i odczytać wynik tej osoby. Ania osiągnęła wynik 90. Wojtek zdobył 95%. Kamila i Ewa mają po 100 i Fabian 80. Ale możemy nasze dane przedstawić jeszcze inaczej, przynajmniej część tych danych. Nawet jeżeli nie będziemy znali imion, byłoby wtedy mniej informacji, ale ciągle byłaby to lista wyników egzaminu. Nauczyciel mógłby ogłosić następującą listę pięciu wyników otrzymanych na egzaminie: 90, 95, 100, 100 i 80. I gdyby to były wszystkie informacje, które posiadamy, to byłoby to oczywiście mniej informacji niż w tej tabeli albo na tym wykresie słupkowym, bo w tabeli oprócz wyników mamy też informację, kto uzyskał który wynik, a tutaj mamy tylko same wyniki. Możemy też przedstawić te dane, zaznaczając na kolejnym wykresie częstość występowania każdego z wyników. Wtedy na osi poziomej zamiast imion poszczególnych osób zaznaczymy poszczególne wyniki. Tu będzie skala wyników: 80, 85, 90, 95 i 100. I zaznaczymy częstość albo liczebność, z jaką każdy z wyników wystąpił. Na pionowej osi będzie liczba wystąpienia danego wyniku. Ile razy wystąpił wynik 80%? Fabian jest jedyną osobą, która otrzymała wynik 80, 80%, czyli rysujemy jedną kropkę nad liczbą 80. W wyniku 85 nie uzyskał nikt. Jedna osoba otrzymała 90. Tutaj kolejna kropka. I również jedna osoba otrzymała wynik 95. Kropka tutaj. I dwie osoby uzyskały wynik 100: jedna osoba i druga osoba. Gdybyśmy nie mieli imion, to pewnie nie zaznaczalibyśmy tych kropek kolorami. Nie jest to konieczne na takim wykresie. No i mamy kolejny sposób przedstawienia danych. Taki wykres mówi nam, ile razy wystąpił każdy z wyników. Ile było 80, ile było 90, ile osób zdobyło 95%, a ile 100. Ten wykres zawiera w sobie te same informacje, co ta lista liczb. Przedstawione są tylko w inny sposób. Kiedy już mamy nasze dane zorganizowane w jeden z tych sposobów, możemy zacząć zadawać ciekawe pytania. Możemy na przykład zapytać, jaki jest zakres zmienności naszych danych. Zakres albo obszar zmienności nazywa się inaczej rozstępem. Jest to rozpiętość pomiędzy najniższym punktem i najwyższym punktem. Czyli w naszych danych, rozstęp to rozpiętość wyników pomiędzy najwyższym wynikiem. Nasz najwyższy wynik to 100. I najniższym wynikiem, czyli 80. Rozstęp to różnica pomiędzy maksimum i minimum. Największy wynik odjąć, najmniejszy wynik to będzie 100 odjąć, 80, czyli 20. Daje nam to pewne pojęcie o naszych wynikach. Wiemy, jaka jest ich rozpiętość. Możemy zadać inne pytanie. Na przykład, ile osób uzyskało wynik poniżej 100? To jedno z ciekawych pytań. Na takie pytanie możemy odpowiadać przy pomocy dowolnego z tych sposobów przedstawiania danych. Jeżeli zapytamy tutaj, ile osób uzyskało wynik poniżej 100, to mamy 1, 2 i 3. Ile osób uzyskało wynik poniżej 100? Poziom 100 jest tutaj, czyli 1, 2 i 3. Ile osób uzyskało wynik poniżej 100? 1, 2 i 3. Ile osób uzyskało wynik poniżej 100? 1, 2 i 3. Obojętnie na który sposób przedstawienia danych patrzymy, odpowiedź brzmi 3. Inne pytanie, które możemy zadać, który wynik występował najczęściej, który był najczęstszy? I znowu możemy odpowiedzieć na to pytanie przy pomocy dowolnego z tych sposobów przedstawiania danych. Możemy spojrzeć na naszą pierwszą tabelę i powiedzieć, że jest tylko jedna dziewięćdziesiątka, jedna dziewięćdziesiątka piątka i jedna osiemdziesiątka, ale aż dwie setki. Zatem najczęściej występującym wynikiem jest 100. Na tym wykresie też to widać. Mamy dwa słupki na wysokości 100 i po jednym reprezentującym każdy z pozostałych wyników. Wśród tych liczb również widać dwie setki i tylko po jednym z pozostałych. A na tym wykresie odpowiedź na takie pytanie jest najwyraźniej widoczna. Jeżeli spojrzymy na częstość występowania poszczególnych wyników, to ten wykres ten wykres zresztą jest tak właśnie nazywany, wykresem częstości. To widać na nim, że najczęściej występuje ten wynik, nad którym jest najwięcej kropek, czyli 100. No i mamy za sobą bardzo ogólny przegląd różnych sposobów przedstawiania danych i tego w jaki sposób można te dane traktować. Chciałbym przede wszystkim, żebyście zdawali sobie sprawę z tego, że wszystkie te tabele, listy i wykresy przedstawiają te same dane. I pewnie moglibyśmy wymyślić jeszcze inne rodzaje wykresów, ale będą to ciągle te same dane.